Pięknie. Poprosimy panią Mariolę do zdjęcia. I wszystkich innych, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie w takim hełmie, to zapraszamy, jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia. Dzieci dorosłych, obojętnie kogo. Zapraszamy również do warsztatu tutaj. Pani robi rzeczy z wełny. Już podchodzę, żeby nam wytłumaczyła coś więcej na ten temat. Pani tu dziennie pracuje, moczy, nie wiem co tu robi, bo się na tym nie znam. Poprosimy, to jest pani. Dobry, pani Paulina, Eko Warsztaty. My wykonujemy warsztaty filcowania na mokro i używamy wełny z merynosów, ciepłej wody i mydła i robimy cuda wełniane bransoletki. Ślicznie. Widać, jakie zainteresowanie jest cały czas pełno tutaj na ławeczkach. Dzieci siedzi. Stowarzyszenie Pawłowian, panie, które mają swoiste wypieki, ciasta, kawę. Można sobie iść do nich kupić kawałek pysznego ciasta. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo i Okolic. Poproszę o przedstawienie. Anka Piernicka. Maria Piernicka. I? Karolina i pani powiedzą, co mają dzisiaj przygotowane słodkiego. Same pyszności. A co? Serniki, jabłeczki, Mateusz, chodź. Karolina, chodź, pomożesz jeszcze. Mateusz, zanieś to. Ciasto czekoladowe. Zanieś to. Trzymaj dwa. Drożdżówka. Karolina, chodź. Z czarnymi porzeczkami. Weź moją kawę. Czyli herbatka. Czyli to wszystko pieczone własne ręcznie przez wasze stowarzyszenie. Serdecznie zapraszamy. Kusi, kusi, to słodkie. To są nowe gry, które przywieźli. Mamy je u siebie w Bractwie od poprzedniego turnieju rycerskiego. Przywiózł nam je pan Zbigniew Tomaszewski z Elbląga. One są w pewnym, na pewno są średniowieczne i one odpowiadają tak gdyby innowacjom współczesnym. Ale można podejść, zobaczyć, wyjaśnić, co to jest Bractwa, zasady gry. Uważam, przyjemna rzecz, jeżeli dostaniemy od pani Renaty Okatki Białoszewany, to będziemy jeszcze więcej za panem to robili. I już przepraszamy za małe popa. Mariola, poproszę cię o 5 kokardek dla Bractwa Rycerskiego. A teraz rozmawiam z zastępcą komendanta Straży Miejskiej, panią Magdaleną Reszczyńską i poproszę powiedzieć coś o konkursach, które przygotowaliście. Różne konkursy dla dzieci mogą tutaj sobie pokolorować, porozwiązywać różne zadania dorośli, również mogą się sprawdzić wiedzy o Straży Miejskiej, także zapraszamy, wszystkich nagrody czekają. I jednocześnie dzieci mogą zobaczyć, jak wygląda samochód Straży Miejskiej w Chojnicach. Zapraszamy. I obok są dmuchańce, trampolina, które cieszą się nieodłącznie zawsze dużym zainteresowaniem. Oczywiście zapraszamy też na darmową krokówkę i na kiełbaski. Pani Renata, a skąd ten strój? Proszę jeszcze nam powiedzieć. Chcieliśmy się włączyć też w ten uczczenie stulecia niepodległości przez Polskę i stąd dzisiaj akurat festyn pod takim hasłem. Mamy dzisiaj samorządowcę, który jest też bardzo ważny, pana Zbigniewa Szczepańskiego i poprosimy go o otwarcie. Oj, poczekamy, dyrektor generalny jeszcze idzie, Robert Wajroni. Zapraszamy, bo by się nie mogło obejść. I przepraszam, jeszcze radni miejscy, którzy są. To jest pan Stanisław Kowalik,
pan Bogdan Kufel i z gminy jest pani Bożena Borowicka. Pani Bożena, prosimy do nas. Więc nadeszła ta chwila, że pan wójt nasz festyn dzisiejszy otwiera. A jeszcze jest pani sekretarz gminy. Pani Stefanie, poprosimy. Proszę państwa, zaczynamy dzisiejszy festyn od huku hałabardy, a bombardę odpali, który był w wojsku pan wójt Zbigniew Szczepański. Prosimy. Dzieci, zatykamy uszy. W wojskach rakietowych, dobrze. Uwaga, strzela się! Nie myślałam, że aż tak! Brawo! Nie było takie straszne! Raz, dwa. Prosimy pana wójta o kilka słów. Słuchajcie kochani, przepiękna pogoda dzisiaj tu w pięknej miejscowości Pawłówko. Na początek chciałbym tutaj w imieniu przedstawicieli miasta Chojnice, pana dyrektora generała Roberta Bajlonisa, radnych miejskich, w imieniu społeczności reprezentantów gminy Chojnice, pani sekretarz gminy Stefanii Majewskiej-Kilkowskiej, pani radnej, w imieniu własnym serdecznie pozdrowić szanowni państwo was, drodzy mieszkańcy Chojnic i też współgospodarze tego festynu, mieszkańcy Pawłówka, Lipienicy i pozostali mieszkańcy gminy Chojnice. Serdecznie też witamy gości tego pięknego festynu. Na początek chciałbym serdecznie podziękować tym dwom samorządom, samorządowi numer 6 Chojnice i sołectwu Pawłówko Lipienice za waszą inicjatywę. W świecie internetu, w świecie izolacjonizmu takie inicjatywy integrujące naszą społeczność są bardzo ważne, szanowni państwo, dlatego za trud, za wyrozumiałość, za aktywność waszych tutaj samorządów osiedlowego i naszego wiejskiego serdecznie w imieniu tutaj przedstawicieli przed chwilą przeze mnie wymienionych bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W podziękowaniu chciałbym szefom tych samorządów wręczyć coś, co jest symbolem gminy Chojnice, co wczoraj wręczałem podczas przechodzenia emerytury panu nadleśniczemu Rytla Antoniemu Tojzie. Chciałbym za chwileczkę wręczyć to naszym szefowym naszych samorządów w podziękowaniu. A szanowni państwo, są to gacie ze Sforony Gaci. Bardzo dziękujemy i poproszę też o kilka słów dyrektora generalnego Urzędu Miasta Chojnic, pana Roberta Bajlonisa. Ja zacząłem rozumieć historię, bo panie wójcie, jeżeli te gacie leżały na strychu, to ja rozumiem ten rozwój demografii w takim układzie. Szanowni państwo, ja bardzo się cieszę, że tego typu festyny się odbywają, a szczególnie w integracji naszych dwóch zaprzyjaźnionych i łączących się razem gmin. To jest bardzo cenne, że te samorządy lokalne razem organizują fajną imprezę, na której macie się państwo przede wszystkim bardzo dobrze bawić w tej pięknej pogodzie. Ona jest może piękna do zabawy, ja wiem, że rolnikom nie do końca to pasuje, ta susza, ale generalnie dla nas wszystkich tak. Dlatego życzę państwu bardzo dobrej zabawy i radości. Tu widzimy odpowiednie gacie pani Renaty. Wersja damska. W wersji oczywiście. To też damska. Damskiej, tak jest. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ale to nie wszystko, ponieważ obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. I też my, jako nasza mała społeczność, dwa nasze samorządy, wpadłyśmy wspólnie na pomysł, żeby też to uczcić. Stąd są dzisiaj flagi, kwiaty biało-czerwone, kokardki, które mieszkańcy dostają, jak wchodzą. A żeby nas wprowadzić w nastrój, jak straciliśmy niepodległość, będą cztery takie wstawki, które powie historyk, radny Bogdan Kufel, ale króciuteczko. Proszę państwa, my tutaj właśnie mamy dzisiaj to stulecie, ale proszę pamiętać, że Chojnice, nasze rodzinne miasto, straciło tą niepodległość podczas pierwszego rozbioru, a więc w 1762 roku. Czekaliśmy bardzo, bardzo długo pod zaborem pruskim. No nie, dzień dobry państwu. Nie tylko przyjechaliśmy z Tucholi, są tutaj ćwiczący z Chojnic, Szczerska i właśnie z Tucholi. Także to są miejscowości, gdzie prowadzę zajęcia i ci wszyscy zawodnicy, którzy są, to tych, których nam udało się nam szczonąć w czasie wakacji. I taki pokażemy krótki pokaz podstawowych technik, jakie występują na treningach wśród początkujących, takich bardziej zaawansowanych i tych najstarszych zawodników.
poprosimy się o przedstawienie jeszcze szefa całego, który to całe zorganizował i prowadzi. No ja nazywam się Tomasz Krygowski, posiadam czwarty dan. No i właśnie prowadzę zajęcia tutaj w Chojnicach, w Tucholi i w Czersku. Czyli jeżeli rodzicom będzie się podobały te sztuki walki dzisiejsze, które pokażecie, to znaczy, że mogą się do Pana zwrócić i też mogą dzieci swoje zapisać, żeby mogły ćwiczyć te walki, tak? Tak, jak najbardziej. W Chojnicach prowadzimy zajęcia na małej salce w parku wodnym. Także od września są zawsze zapisy, więc zapraszamy. Praktycznie wszystkie panie są chętne i gotowe, tylko płci męskiej brakuje. Może panowie? Bo zaraz nagramy, gdzie ci mężczyźni? No prawa! Prawa! Lewą ciągniemy! To jest lewa! A pana możemy poprosić? Zapraszamy! Proszę, dwóch panów! Bo weź teściową, teściowa pomagaj! Zięcie nie chcą iść. Zapraszamy. I do tego. Proszę, proszę, zapraszamy. Lewa. Start. Brawa. Brawo! Brawo, panowie! Drużyna po mojej prawej stronie zajęła pierwsze miejsce. O 0,2 sekundy. A drużyna po mojej lewej stronie zajęła drugie miejsce. Narty na start i zapraszamy panie. A panów poprosimy tu o odebranie nagród. Panowie! Wygrani! Ale drugie też są na drodze. Będziecie mogli poczyścić trochę plastiki w samochodzie. Turbo normalnie. To co, gotowe do startu? Start! Jedna ekipa nie może zastartować. Uwaga! Prawa! Prawa! Lewa! Prawa! Brawa! Lewa! Brawa! Lewa! Idzie dobrze! Brawa! Lewa! Brawa! Lewa! Drugo! O! Już za! No wiecie, jak to być ciężko narciarzem! Przepiękne dziewczyny! Przepięknie! No i brawa dla pań, moi drodzy! Brawa dla pań! Dziewczyny po mojej prawej stronie! Ile radości, prawda?